Dobry wieczór Państwu. Chełm. Miasto PKWN. Od 1975 roku stolica województwa, zajmującego powierzchnię blisko 4000 km2. Tu koncentruje się przemysł, handel, usługi i kulturalne życie regionu. Nigdy Chełm nie pretendował do roli Krakowa czy choćby pobliskiego Lublina. Ale warto pamiętać, że najstarsze ukazujące się w Polsce ludowej pismo literackie Kamena powstało właśnie tutaj. Nie zmienia to faktu, że dzisiaj mieszkańcy regionu muszą pokonywać wieloletnie zaniedbania w rozwoju kulturalnym. Wojewódzki Dom Kultury w Chełmie. Przez wiele lat była to jedyna inwestycja kulturalna. Już dziś pęka w szwach. Mieści salę widowiskowo-kinową, bibliotekę, ognisko muzyczne. Działa tu także Teatr Ziemi Chełmskiej i zespół śpiewaczy, który zdobywa nagrody w kraju i za granicą. W galerii swe prace prezentują twórcy ludowi. Te obrazy są plonem ostatniego pleneru, 6 warsztatów plastycznych w Krasnogrodzie. Jednym z najpilniejszych problemów województwa jest uzupełnienie sieci bibliotek publicznych. Spośród 75 bibliotek i filii większość pracuje w trudnych warunkach. Brak powierzchni na magazyny uniemożliwia uzupełnienie księgozbioru. Właśnie dzisiaj wyruszył w pierwszą trasę bibliobus, przekazany przez Ministerstwo Kultury i Sztuki. Będzie docierał do najmniejszych zakątków województwa, tam, gdzie nie ma do tej pory ani jednej biblioteki. A takich białych plam na mapie kulturalnej regionu jest jeszcze bardzo wiele. A to plac budowy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Chełmie. Może ona, choć w części, zaspokoi olbrzymie potrzeby mieszkańców miasta i okolic. Będzie tu kilka czytelni, pracownie, sala kinowa, wypożyczalnia książek. Stworzone zostaną warunki dla gromadzenia i właściwego przechowywania zbiorów. Kolejna ważna dla miasta inwestycja – amfiteatr. Jego budowę rozpoczęto w ramach studenckiej akcji Chełm 80. Patronujący inwestycji budowlani zamierzają ukończyć budowę jeszcze w tym roku. Województwo chełmskie jest najmniejszym województwem w kraju. Nie ma tu rozwiniętego przemysłu. Większość ludności, bo ponad 70%, mieszka na wsi. Brak zupełny zawodowych środowisk twórczych i placówek upowszechniania kultury. Za to jest tu bardzo rozwinięty amatorski ruch artystyczny i twórczość ludowa. Nie możemy na tym pozostawać. Musimy stworzyć możliwie szeroką ofertę kulturalną. Dlatego bardzo zależy nam na współpracy z placówkami profesjonalnymi. Są ku temu warunki i są rozbudzone potrzeby. Skromna baza kulturalna województwa zmusza do wykorzystania na placówki kulturalne remis strażackich, świetlic, PGR-ów. Wymaga adaptacji obiektów zabytkowych. Sprawie ochrony zabytków poświęca się w Chełmskiem szczególną uwagę. Na przykład we Włodawie, w odrestaurowanych wnętrzach synagogi, znalazło siedzibę Muzeum Pojezierza Łęczycko-Włodawskiego. Na terenie województwa jest ponad 4000 zabytkowych obiektów architektury. Wiele z nich już wkrótce powróci do dawnej świetności. Zgodnie z założeniami Programu Rozwoju Kulturalnego Województwa Chełmskiego do 1985 roku w każdej gminie będzie przynajmniej jedna placówka kulturalna. Dziękujemy za uwagę. Do widzenia.